Dokładnie. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, 13 marca pan w urzędzie wyszła pewna sytuacja nad naliczaniem nadgodzin dla pana wójta i wówczas poprosiłem o opinię, o podstawę prawną od mecenasa Urzędu Gminy w tej sprawie. To znaczy, chodzi mi o to, czy pan wójt ma prawo naliczać sobie nadgodziny i na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie. Co prawda 15 otrzymałem podstawę prawną, ale napisaną przez pana wójta, która mnie nie zwakcjonuje. Ja jej generalnie nie przyjąłem, prosząc panią kadrową konsekwentnie o podstawę prawną od pana mecenasa. Mam takie pytanie, czy pan wójt ma prawo naliczać sobie nadgodziny? Powiem w ten sposób, że temat jest nieznany, temat się pojawił mniej więcej w tym czasie, o którym pan mówi. Natomiast potem pytanie zostało wycofane przez pytającego. Nie, panie mecenasie, ja jeszcze odbierając wczoraj od pani kadrowej resztę dokumentów, usilnie prosiłem o taką podstawę. Jeszcze raz powtarzam, 15, czyli dwa dni po pierwszej wizycie, otrzymałem podstawę prawną, ale napisaną przez pana wójta. Czyli pan wójt napisał sobie podstawę prawną we własnej sprawie. Chciałbym poinformować, że pan wójt wydał dyspozycję naliczenia sobie nadgodzin za zebrania wiejskie po 4 godziny za każde, przy czym pracownik, który obsługiwał, dostawał ewentualnie 2 godziny, to jest raz, i po 4 godziny za spotkania strażackie. Suma summarum zrobiło to się 60 nadgodzin. Czas w okresie 9 dni, jak tutaj mamy dokumenty od pani kadrowej. Potem, co prawda, kiedy pani kadrowa nie była w stanie uzyskać takiej podstawy prawnej, pan wójt wystąpił z pismem do pani kadrowej o anulowanie tego, tej całej przygody. Ja to tak nazwę, brzydkiej przygody, bo to jest po prostu wygospodarowanie sobie 1,5 tygodnia urlopu płatnego dodatkowo. Pani kadrowa przyjęła ten wniosek, skorygowała, wystawiono nowe dokumenty. Mogę tylko powiedzieć, że urlop, który pan wójt już wykorzystał z tych nadgodzin w lutym, 4 dni, został wystawiony 19 marca, czyli wstecznie po miesiącu. I teraz mam wniosek na razie ustny do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej, aby zajęła się. Oczywiście możemy pisemnie złożyć tą sprawą, przebadanie tej sprawy prawnej, jak to wygląda. Dziękuję.